Siemanko, Metkaso bez pinki. Słuchajcie, lada dzień będzie Black Friday, czyli dzień, na który wiem, że wielu z Was się czai, żeby zaopatrzyć się na grubo, w tym także w kosze wędkarskie. Być może właśnie w taki, jak stoi tutaj z tyłu, czyli Matrix Superbox S36. Ja od roku użytkuję taki kosz, mam swoje obserwacje i chciałbym podzielić się z Wami tym, czego na później szukać w katalogach wędkarskich. Także słuchajcie, będzie bez lukrowania, a jeżeli jesteście bezgranicznie zakochani w limonkowej firmie, to uwaga, bo może to być bardzo trudne dla Waszego serduszka. Zapraszam. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, konfiguracja, w jakiej prezentuję Wam kosz, nie zróżni się od wersji, która jest dostępna na sklepie. Ja swój kosz dostosowałem pod feeder i swoją opinię wyrażam z perspektywy tej właśnie metody. Jeżeli chodzi o łowienie na tyczkę, macza, no nie jestem w stanie się powiedzieć, bo tak po prostu nie łowię. W swoim koszu wymieniłem wyjściowo oferowane siedzisko na fotel obrotowy. Dodatkowo pozbyłem się najpierw kaset. W międzyczasie doposażyłem kosz w dużą, 15-centymetrową kasetę, która też mi się nie sprawdziła. Dlaczego tak? O tym powiem za chwilę. I tutaj warto zaznaczyć coś, co dla większości z Was jest oczywiste, ale Matrix oferuje swój system łączenia i otwierania kaset. Także jeżeli zdecydujecie się na któreś z Matrixa, poniekąd skazujecie się na rozbudowę tylko wyłącznie w ramach produktów oferowanych przez tą firmę. Inaczej ma to miejsce w przypadku koszy Sensasa, Robinsona, Trapera, Capellana czy ostatnio Haldorado, gdzie system zawiasów pasuje do siebie i możemy je łączyć do wody. Czy to jest minus? No niekoniecznie, ale warto być tego świadomym, decydując się na zakup Superboxa. Jeszcze może słowo o samych zawiasach. Z początku miałem wrażenie, że chodzą zbyt opornie, ale po jakimś czasie trochę się wyrobiły i teraz już otwierają się i zamykają dość płynnie. Żeby być obiektywnym, muszę jednak zacząć od tego, co mi się podoba w tej konstrukcji. Po pierwsze, siedzi się na nim naprawdę wygodnie i stabilnie, a przecież o to w tym wszystkim głównie chodzi. Z pewnością też należy się duży plus za jakość użytych materiałów. Zarówno jeżeli chodzi o elementy metalowe, które są pospawane i pomalowane z należytą precyzją, jak i plastiki, w których na próżno szukać nadlewek, ostrych krawędzi czy innych tego typu niechlujnie pozostawionych efektów bocznych procesu technologicznego. Naprawdę nie ma się czego przyczepić. Również sam design stoi na najwyższym poziomie. Co prawda o gustach się nie dyskutuje, ale moim zdaniem to jeden z najlepiej wyglądających koszy na rynku. Jeśli chodzi o detale, to mi osobiście podobają się pokrętła blokujące nogi. Dobrze leżą w dłoni i pewnie się nie operuje. Również sposób, w jaki chodzi szuflada boczna, jest godny pochwały. Z jednej strony płynnie, a z drugiej strony delikatnie po złożeniu blokuje się w taki sposób, który zapobiega samoistemu otwieraniu się. Dodatkowo uważam, że szuflada boczna jest na tyle pojemna, że wystarczy na przechowywanie wszystkich jednostek, takich jak wypychacze, przypony, miarki i tego typu rzeczy. Nie ma w mojej opinii konieczności dokupywać kolejnej kasety z szufladami. Bardzo mocno na plus zaskoczył mnie podnóżek. Trochę obawiałem się, że plastik, z którego zrobiona jest platforma, na której stawiamy nogi, nie przetrwa starcia z błotem, piaskiem i kamieniami, które zostają nam w podeszwie. Tym bardziej, że ja też swoje ważę. A tu proszę, naprawdę po roku użytkowania wygląda to dobrze. Dodatkowo faktura sprawia, że nie ma szans, żeby się na nim poślizgnąć. Wracając jeszcze do wspomnianego fotela obrotowego. A gorąco go polecam, bo komfort siedzenia na nim jest nieporównywalnie większy niż na siedzisku. Pamiętajcie, że on nawet po złożeniu też ma swoją wysokość. Jeśli dysponujecie autem typu hatchback czy kombi, to może Wam po prostu nie wyjść na wysokość do bagażnika. Może nie jest to koniec świata, ale warto mieć to na uwadze. Kolejną rzeczą, o której warto pamiętać wymieniając siedzisko na fotel, jest fakt, iż jedyna poziomnica zastosowana w tym koszu znajduje się właśnie na siedzisku. W ten sposób płynnie przechodzimy do wad Superboxa, ponieważ moim zdaniem jest to ewidentne niedopatrzenie przy projektowaniu. A najlepszym potwierdzeniem niech będzie fakt, że w następnym Superboxa S36, czyli XL36, poziomnica znajduje się w podnóżku. Można? Można. Kolejną rzeczą, które zwracają moją uwagę, jest położenie pokrętł regulujących wysokość wysuwania się teleskopowych nóg względem samych stopek. Mianowicie są one tak ułożone, że chcąc ustawić stopki, by zginały się w kierunku poprzecznym do brzegu, pokrętło regulacji wysokości znajduje się centralnie pod pokrętłem mocującym nogę samego kosza, co mocno utrudnia nieoperowanie. Natomiast gdybyśmy chcieli obrócić pokrętło o 90 stopni, wtedy stopka zginąć się będzie wzdłuż linii brzegu, a przecież najczęściej siedzimy na mniejszych lub większych spadkach w kierunku wody. No bez sensu.
Kolejna sprawa, kasety. Fabrycznie otrzymujemy dwie płytkie kasety, które z racji głębokości całych 2,5 cm do fidera raczej nie będą nam potrzebne. Dlatego je sprzedałem. Nie ma sensu wozić pustych kilogramów nad wodę. Kuszącą opcją wydawałoby się dokupienie w ich miejsce dużej pojemnej kasety. Tak to zrobiłem, ale równie szybko co ją kupiłem, tak szybko ją sprzedałem. Ma ona 15 cm wysokości i nie jest dołączona do samego kosza. Ale z racji tego, że jeszcze do niedawna był to flagowy kosz Matrixa, oczekiwałbym, że wszystkie inne komponenty będą do niego pasować idealnie. A tutaj proszę. Co prawda da się ją jakoś sadzić, ale rączka od górnego wieku ewidentnie blokuje się na ramię. Każdorazowo trzeba ją wciskać. Oj, panowie inżynierowie. Topa. A wystarczyło zamiast 15 cm zrobić na przykład 12, jak inni producenci. I tak pojemność tej kasety byłaby w zupełności wystarczająca. A mówię zastrzeżenia co do samego systemu mocowania kasety w ich szynach. Niby wchodzi, ale naprawdę trzeba nabrać trochę wprawy, żeby się z nimi nie mocować i trafiać w szyny poprawnie za pierwszym razem. Zamiast kaset polecam wykorzystać przestrzeń między siedliskiem a poduszkiem na torbę. Czy to materiałową, czy z EVA. Mi świetnie sprawdziła się torba Matrix Pro Ethos Baitbag. Szczegółowo opowiadam o niej w innym filmie. Inną rzeczą, która poniosłaby koszt naprawdę o grosze, a której brakuje mi, jest szybko złączka do mocowania siatki na środku krawędzi podnóżka. Takie rozwiązanie oferują inni producenci w o wiele tańszych koszach. Ja wiem, że można dokupić sobie takie mocowanie do nogi, ale przynajmniej dla mnie wygodniejsze jest użycie siatki bezpośrednio pod nogami, a nie z boku. I owszem, również wiem, że można dokupić poprzeczkę do mocowania kilku siatek, ale jeżeli ktoś nie łowi wyczynowo na 2, 3 lub więcej siatek, to moim zdaniem jest to przerost formy nad treścią. Nie mówiąc o niemałym koszcie takiego sprzętu. I ostatnim, niewielkim styczkiem w nos z mojej strony w kierunku Superboxa jest kolejna rzecz niezwiązana bezpośrednio z samym koszem, a mianowicie mocowanie tacki. Ja korzystam z półki 3D XL Extendable Side Tray. Stół jak na Wigilię. Fajny, pojemny, ale ma jeden minus. Stosując ją do tego kosza, nie wykorzystujemy jej maksymalnej powierzchni. Musimy ją troszeczkę zwinąć, żeby pasowała, przez co montaż staje się ciutkę trudniejszy. Ja wiem, że może już troszeczkę się czepia, ale przypominam, że po pierwsze, Matrix oferując swoje opatentowane systemy jasno nam mówi, że kłaniać się innym firmom nie będzie i nie interesuje go kompatybilność z produktami innych marek. A po drugie, tak jak wspomniałem wcześniej, mówimy przecież o kilka lat wstecz flagowym koszu i flagowej półce. No to co ma do siebie lepiej pasować, jak nie to? Także słuchajcie, jak widzicie, każdy kosz ma swoje plusy, ma swoje minusy. Czy jest warty swojej ceny, czy to jest coś dla Was? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Moim zdaniem jest to bardzo fajna, przynajmniej propozycja. Może nie idealna, ale z drugiej strony nie ma rozwiązań idealnych. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. Zachęcam Cię również do subskrypcji. I co? Widzimy się nad wodą. Cześć!